sędzią ringowym tego pojedynku jest pan Mieczysław Skrobała, Wielkopolski Okręgowy Związek Bokserski. Ale już skoncentrujmy się na przebiegu walki. Cywiński Kamil, reprezentant Warszawskiej Gwardii. Zawodnik niższy od swojego rywala, natomiast Mateusz Górowski, Golden Team Nowy Sącz. Jest zawodnikiem wyższym. Myślę, że tutaj Mateusz będzie chciał boksować w dystansie. Niemniej na to na pewno nie zezwoli mu Kamil Cywiński, który tutaj jak Piotrek Sienkiewicz również preferuje boksy, ale tutaj piękna akcja Mateusza Górowskiego. Piękna akcja kolejna Górowskiego i tutaj jeszcze jeden cios. Tutaj Kamil Cywiński troszeczkę nie wyczuł dystansu. A Mateusz Górowski spokojnie czeka na nadarzającą się okazję w końcówce. Jeszcze zadał prawy prosty i myślę, że minimalnie prowadzi po pierwszej rundzie w tym pojedynku. Na pewno aktywniejszym zawodnikiem był Kamil Cywiński, jednak te ciosy proste po prostu były dokładniejsze w wykonaniu Mateusza Górowskiego. A że panowie sędziowie punktują tylko ciosy prawidłowe, zadane częścią wypchaną rękawicy. To właśnie takie ciosy zadawał w tej rundzie Mateusz Górowski. Za wszelką cenę tutaj Kamil
Cywiński chce przełamać opór rywala. Niespotykanie spokojny jest Mateusz Górowski. Czeka. Ale jeżeli już decyduje się na jakąś akcję, to trafia swojego przeciwnika. No teraz troszeczkę tam cios w tył głowy śliznął. Ale myślę, że no troszeczkę nieprzygotowany ten atak Górowskiego. Piękny sierp Górowskiego na zakończenie drugiej rundy. Ale w dalszym ciągu bardzo wyrównany pojedynek. Myślę tutaj, że decydujące znaczenie na werdykcie będzie miała trzecia runda, gdzie zawodnicy muszą podkreślić swoją obecność w ringu i zadać jak najwięcej ciosów. Tak jak już mówiłem, jutro walki finałowe o godzinie 18:00. Myślę, że emocji również nie zabraknie. No tutaj Górowski ruszył do zdecydowanych ataków, ale Cywiński ani myśli tutaj odpuszczać. Dobry lewy prosty Górowskiego. Lewa góra, prawa. I jeszcze jeden lewy prosty. O, za głowę. O, drugi raz. No tutaj Cywiński się odwrócił. Pracuj! Dawaj!
No ale przewrażenie w końcówce robi Cywiński. Zachował na pewno więcej sił pomimo nieustannego ataku. I Górowski tutaj troszeczkę zmęczony już stara się. Teraz jeszcze atak głową. Koniec pojedynku. Naprawdę z niecierpliwością oczekuję tutaj na werdykt. Walka bardzo wyrównana. Nie wiem, czy sędziowie tutaj będą za nieustannym parciem do przodu Cywińskiego i zadawaniu ciosów tam na górne i dolne partie, czy po prostu bardziej wyrachowany boks. Jeżeli chodzi o Mateusza Górowskiego. Bardziej dokładny, ale trzecią rundę tutaj no Górowski trochę przespał. I ostatni werdykt w dniu dzisiejszym. Dwa do jednego. Zwycięża Kamil Cywiński, Partia Warszawa. 2-1 zwycięstwo Kamila Cywińskiego. No myślę, że tutaj tą trzecią rundą Kamil zaskarbił sobie zwycięstwo i jutro w finale zmierzy się z Mateuszem Trycem z Feniksa Warszawa. Derby.